No to co? No to za 15 minut startuję, idziemy oddać depozyt. Ty będziesz zającem tym razem, a ja będę kimkolwiek. Niedźwiedziem. Niedźwiedziem, tak. Albo wilkiem. Cześć. Cześć, cześć Piotrze. Cześć. Jaki plan? Dojechać. No to mam to samo. Panie, panie i panowie, przepraszam. Pa. Pierwsze kilometry, dosłownie 4 za mną, za nami. Oczywiście, tak jak się można było tego spodziewać, zaczyna się górami, czyli są podjazdy. Się rano naubierałem czapeczki, kominy, teraz to wszystko trzeba pościągać. 10 kilometrów za mną, jedna 140 trasy. A ja sobie dopiero teraz przypomniałem, że tracker trzeba włączyć, więc pierwsze 11 czy tam 10 km jechałem bez. Ale myślę, że to udowodnię śladem. Piotr Wierzbowski przeprowadził ze mną wywiad na początku. To jest niesamowite, jak kamera i przez kogoś moderowane spotkanie spina człowieka. Chyba prawą stroną przechodzili. No. Zaraz znowu psy puszczą. Plan mam na ten rajd taki, żeby spróbować pobić swój rekord jazdy longiem. Dotychczas, wliczając w to taką próbę snu pod wiatą na PGR-ze w zeszłym roku, przejechałem 309 km w półtorej doby. Z tym, że tam 5 godzin czy 6 kokosiłem się pod wiatą, nie zmrużając oka. Tu mam taki plan, żeby pierwszego dnia, pierwszej nocy, pierwszego dnia jechać i ujechać jak najdalej. O, sklep. Ale nie zaliczam. Pierwsza górka, która mnie pokonała. Oj, jakieś 4 km, czy 3,5, ale stromo i w terenie MTB. I dopiero pod koniec. Miałem ze śladu. Pierwsze atrakcje. Może nie pierwsze. Jak nawigacja przez te krzaczory? Średnio. Nagrałeś jak się waliłem.
Tracimy na nawigacji niestety. Kurde. To do zobaczenia. No to wymagający odcinek specjalny. Jadę dalej, bo mnie ktoś goni. No, tak jakoś, nie? Tak, nie ma, mówi, że płaska trasa, no, przejezdna. Nie ma, już mi się skończyły, pachulskim się skończyły te pomysły. Pachulskim się skończyły. Cześć. Cześć. O, lodzik musi być. Plan Olek, ciśniesz longiem? No wiesz co, bo nie wiem jak to moje kolano się zachowa. Aha. Jestem w pełni sprawny. A masz problem z kolanem, tak? Mam, wiesz co, na Wiśle miałem. Aha. Taka mi się kontuzja z zeszłego roku, nie do końca zaleczona. Podezwała. Zjazd po tych serpentynach, ale to było mordercze. Najcięższy podjazd dotychczas. Subiektywnie oczywiście. No dobra, to będzie szybkie smarowanie łańcucha. Bo już jest całkiem suchy. Całkiem, całkiem. Łańcuch nasmarowany. Można jechać. No to pierwsza setka za mną, 1,14 trasy. 1900 metrów w pionie, czyli bardzo dużo, jak na ten cały rajd. Prawie 1,4 wszystkich przewyższeń. Osiem godzin upłynęło. Startu. Mam przejechane 130 km i 2300 w pionie. Jest morderczo, jest. No jest jak na PGR-ze. No to mamy chyba Przemyśl pod nami i to jest chyba ten. Jesteśmy na tej górce, pod którą podjeżdżaliśmy na pewno. Pod którą podjeżdżaliśmy na PGR-ze, tylko od drugiej strony. Będziemy zjeżdżać do Przemyśla. No niestety
Tak się spodziewałem, że przez samo centrum będziemy jechać Przemyśla i pojechałem śladem. Okazało się, że wyjechałem prawie z Przemyśla, muszę się teraz wrócić, nadrobić parę kilometrów, żeby zjeść, bo mam już kryzys. Głównie ze względu na to, że za mało piję i za mało jem, tak czuję. A dopiero jest 140 km. No nic. Czy jeszcze znajdę tu jakąś kanapkę? Przepraszam. Proszę. Czy jadąc tu w tą stronę, tam są jeszcze jakieś restauracje albo jakieś kawiarnie, coś takiego, żeby coś zjeść? Chyba nie. Nie? Tylko tam, tak? Tak. To już koniec tego. Koniec Przemyśla? Koniec miasta. Aha. Kurczę. No to w Przemyślu straciłem godzinę. No może z jakimś hakiem, bo jeszcze musiałem wrócić się do, jakby w kierunku centrum. Jak na mnie to mało. Zdążyłem zjeść, zamówić sobie pizzę w Da Grasso, co nie było, nie była to fast pizza. No jeszcze zdążyłem zrobić zakupy w Biedronce. Trochę energii przyszło. Jedziemy. Obym dał radę. Słońce na wschodzie ma się ku zachodowi. Nie dość, że sierpień, to jeszcze wschód. Więc to słońce tutaj zachodzi wcześniej. Jest godzina 19:04. Za chwileczkę 11 godzin od startu. Za chwilę się zrobi ciemno, a ja jadę. Trzeba się cieplej ubrać. Nic nie widać oprócz światła, ale powiem wam, że klimat jest niesamowity. Jadę sobie bardzo blisko granicy z Ukrainą. Gdzieś tam po mojej lewej ręce łuna za słońcem, które już dawno zaszło. Pole wokół mnie. Trzepocząca kurtka, która już wzbudza niepokój, bo już mi się wydaje, że coś na mnie leci, jakiś ptak, a to dopiero 12,5 godziny jazdy. No dobra, jadę dalej. Na razie jest fajnie. Właśnie wjechałem do miejscowości Wielkie Oczy,
na 190 gdzieś trzecim kilometrze trasy i podobno do 21 tu jest jakaś pizzeria otwarta, ale raczej nie będę wchodził, chyba że na szybką kawę, ale raczej nie. Jestem na tyle zmęczony, że nie pamiętam, jak się nazywa miejscowość, w której właśnie jestem. Na pewno Zdrój. Więc tu podpiszemy. Dzięki uprzejmości pani z baru Smakosz zjadłem jeszcze zapiekankę i wypiłem kawę. Jest godzina 22:40 i jadę dalej. Mam za sobą 230 km. Dobra, nagrywa się. Jest godzina 23:30. Mam za sobą 238,5 km. No może z 240, bo później włączyłem licznik. I mam taki OS właśnie w lesie. Przed chwilą zaliczyłem glebę. Na szczęście miękką, bo piasek jest miękki. No jechać tu lepiej nie jechać. Ja oczywiście się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens. Ta moja jazda przez noc. Jeżeli chodzi o strategię na wyścig, to może nie do końca. Ale jeżeli chodzi o sprawdzenie się i przejechanie longiem jak największej ilości kilometrów, pobicie swojego rekordu, jak najbardziej. Godzina 5 rano, słońce powoli wschodzi. Przez północy przyjechałem z Bartkiem. Tym w odblaskowej kurtce, który tam jedzie z przodu. Brązowego medalistę pierwszej edycji Bałtyk Bieszczady Tour. No i mam kryzys Zysik. Przejechaliśmy niewiele, jeszcze nie dojechaliśmy do Zamościa. Mamy dopiero 295, 297 na liczniku. No to 20 po siódmej. Jestem w Zamościu. Dobre miejsce, żeby odpocząć. Na liczniku 326 km. Tym samym pobiłem swój rekord odległości longiem. No ale ciągniemy to dalej. W tej chwili postaram się, nie wiem, może tu trochę zdrzemnąć, albo przynajmniej odpocząć na tej ławce, przebrać. No i jadę dalej chyba. Yeah, don't you think that this is what life is?
No, troszeczkę zamulam niestety. Ale pięknie. Kurewsko ciężko jest. Ale już ze względu na to, że jestem niewyspany. A nie. Tylko i wyłącznie. Od razu. Żebyście nie myśleli, że jest tylko narzekam, jest cudownie. Uroki rajdu czuję na własnej skórze. Przed chwilą wyjebałem. Zaliczyłem glebę, dlatego że nie zdążyłem się wypiąć, ponieważ bloki są zawalone błotem. Jebałem na lewą stronę. Ale nic mi się nie stało. Jest super. Cudowny ten rajd. Aż kur. To aż kur było powodem do... Było ze względu na to, że jest super. O, na tej trasie to nie ma tak, że góry się skończyły i koniec podjazdów. To nie jest Wisła. Jesteśmy na Lubelszczyźnie. Tej Kresowej. No i to jest też sporo. Potem znowu Suwalszczyzna, Mazury. No, będzie tego trochę. Na takiej trasie nie lubię podjazdów, jak jest taka długa. Ale za to super są zjazdy. Coś się dzieje. Ja żelki sobie wcinam. No cześć, słuchaj, tu taka uwaga mam do wszystkich. Macie przez teren prywatny przejazd. No. Jest napisane, że ten zbroniony, są trzy psy i pani, która nie jest specjalnie zachwycona. 300 metrów dalej macie skręt w lewo. Okej, okay, super, dzięki. Polecam, no wiesz, no to... No, no jasne. Tak nawet jest. Nagrałem filmik na Facebooka, wrzucę, bo... Mhm. Bo wiesz, no takie miejsce jest właśnie... Wiesz, i tu takie trzy psiory latają. Te psy uważają, że cała Zamojszczyzna jest ich, nie? Tak. Wszyscy tak narzekają na tych pachulskich, a potem walą na te wyścigi. No bo to wiesz, to jest uzależnienie. Poza tym oni stwarzają niesamowitą atmosferę na tych rajdach. To jest... No dobra, powiedz mi, co cię w ogóle motywuje do startu w tych wyrypach? Uzależnienie? Wiesz co? Lubię się tak naprawdę tak ściorać. Wiesz, mamy już swoje lata. Różne rzeczy, z niejednego pieca chleb jadłem, że tak powiem. Jeżeli wiesz, co mam na myśli, no, no i no wiem. Wolę. Mimo wszystko ta wyrypa jest trochę zdrowsza, no.
Ja chyba jeszcze w tej relacji tego nie mówiłem. Żeby nie zapeszyć. Ale to w sumie bez sensu. Ja jestem w czubie. Około 400 uczestników. A ja jestem mniej więcej 12, może 15. Co prawda wiem, że nie utrzymam tej pozycji. Ale jakbym się udało utrzymać, nie wiem, pierwszą 30, ba, pierwszą 50, to byłby mega sukces na takim rajdzie. Najlepsze, co nas mogło spotkać, to kurczak z Kentucky teraz. Bartek i Piotrek będą na podium. Coś tak czuję, coś tak czuję. Podium chyba już całe zaklepane. Podium może zaklepane, ale w pierwszej piątce macie szansę być. Ładny ten hełm, tylko nie ma sklepu bierzemnego, a lodów dużo, ale wody gdzie ja kupię, wszędzie lody, wszyscy zmawia lody, ale jaja. Przepraszam bardzo, jest tutaj gdzieś w pobliżu sklep, żeby można było kupić wodę. Ale delikatesy, ale nie wiem, czy otwarte. A, dziękuję, dziękuję. Spieszę się, żeby na 22 być w Terespolu, ale muszę się zdrzemnąć, chociaż 15 minut. Zasypiam. Muszę. Zawsze boję się kłaść w trawie, bo nie lubię mrówek i robali. No to było 15 minut drzemki. Czy niby drzemki? O, ktoś dzwoni. Maciek Ścierski? O, proszę. Odbieramy. Halo, Maćku. Cześć. Jadę. Jestem na 400 kilometrze, 430. Ale powiem ci, że jestem w czubie. Teraz jestem gdzieś na jakimś, co prawda na pewno stracę pozycję, bo muszę się przespać, bo nie spałem w ogóle. Znaczy teraz się zdrzemnąłem 15 minut na trawie, ale muszę się dzisiaj kimnąć na jakieś 6 godzin czy 5, więc pewnie stracę pozycję, no ale myślę, że inni też będą. No ale teraz jestem na jakimś 10 miejscu na 400. Kolejny OS.
A przed chwilą było tak pięknie, 14 km szutrów. Ty masz szczęście z tym bębenkiem. Coś tam miałeś z bębenkiem też w Hiszpanii, nie? Dokładnie. Długo to będziesz? Ojeju, 15, 20. Już próbowałem to naprawiać na parę różnych sposobów, ale już się poddałem, już mam dosyć. No wiesz co, tu jest takie zadupie, że ja tego nie ogarnę, kurde. Musiałbym, nie wiem, z Włodawy, nie wiem, do Warszawy pojechać pociągiem, nie? No tak, a to w zasadzie to... Może w Teresporu, ale to jest, kurde, 90 km, nie? No to co, nie będę tam szedł przecież. A wynik bombki strzelił wtedy już, jakiś konkretny, jakiś w miarę, no wiesz co, nawet, kurde, nawet kminiłem, jak to zrobić, żeby po prostu dojechać, tak wiesz, jeden z dniem przerwy, ale tu nic nie ma, wiesz, na... Trzyłem, czy ktoś na Elixie może ma w pobliżu koło, w buście tylne, nie? Cokolwiek. Chuj, jest takie zadupie, to nic nie ma. A dawno ci się dostało? No, już 3-4 godziny temu. Okay. Tak wiesz, trochę naprawiałem, potem szedłem, trochę tak jadę jak na hulajnodze momentami, tak wiesz, wszystkiego po trochu. No tak, ty, ale może Kalinowski cię nie dogoni? No kurde. Idziemy cię na chodbę, dwójki i jazdy. Sklep jakiś? Też tam. Okay. Dobra, ponieważ już jest za 20. 8, mamy dopiero 480 km. Ogarniemy jednak nocleg bliżej. Już nie mam siły przejechać 60 km.517 km longiem. Dzień, noc, dzień, 36 godzin brutto, jestem wykamany, padam na twarz, idę spać, 5 godzin snu, wstaję, do jutra.